Dzisiaj gościmy Józefa Onoszko, co prawda już piąty raz w tym roku w Jaworkach. I powiedz mi, bo przebywasz tutaj prawie miesiąc, tak. Na takim odosobnieniu, czemu to miało służyć i w jakim celu to robisz? No to są dwa powody. Jeden powód to, żeby zregenerować organizm, bo jednak tutaj klimat, atmosfera jest bardzo dobra na taką właśnie regenerację, a drugi powód, może pierwszy, to jest właśnie pisanie książki. W tej chwili pracuję nad astronumerologią. Wiadomo, że to nie jest powieść, więc nie idzie to tak gładko, tylko trzeba przemyśleć, trzeba popracować nad tym, robić przykłady i tak dalej. Ale powoli idzie do przodu. Ale w tym roku przeprowadziłeś tutaj w Jaworkach, w Amonie, w Piramidzie, 4 kursy od magii do psychotroniki. Tak, tak. To chyba taki niebywały sukces, bo 4 turnusy poprzez jeden sezon to jakiś sukces. Jest sukces, na pewno jest sukces. Nawet sam się nie spodziewałem, że tak ludzi zainteresuje, ale wszystko dobrze poszło. Nawet wszyscy zadowoleni, że ja tak powiem. Czyli kolejny sezon też się zapowiada obficie? Nie wiem jeszcze, bo jeszcze tak zwanych bici nie rozpuściłem, ale myślę, że wakacje też będą jakby obfite w zajęcia. No chciałbym w wakacje, a może nawet i w ten weekend majowy zrobić właśnie kurs astronumerologii. Co by było na pewno pożyteczne. Dlaczego? Dlatego, że jest to jakby metoda jakby szybkiej analizy człowieka, takiej bezinwazyjnej. Bo co prawda ludzie z branży orientują się, co to jest astrologia, orientują się, co to jest numerologia, a tu mamy taką fuzję, połączenie astronumerologia. Tak. Z czym to się je? No już ci tłumaczę. Chodzi o to, że tak, że jest to łączenie astrologii z numerologią. To jest tak jak biofizyka, czyli biologia z fizyką. Tak jak astrofizyka, czyli astronomia z fizyką. No i tak wiele jakby dziedzin jest łączonych ze sobą, co daje jakby większe spektrum, większe możliwości interpretacji, większe możliwości poznawcze. No jakby tak, bo jakby pozyskujemy jakby wiedzę trochę z dwóch źródeł, tak? Tak. I łączymy to jako syntezę. I łączymy. Aha. No to opowiadaj. Ponieważ jestem astrologiem, jednocześnie numerologiem. Numerologiem oczywiście nie systemu pitagorejskiego, czyli kladyskowus, tylko systemu Heiro, opartym na... Heiro to jest pseudonim Louisa Hamona, takiego jasnowidza z XIX wieku z Anglii, który jakby, ponieważ był jasnowidzem, więc jakby wibracje liczb i wibracje słów po prostu odczuwał bardziej niżeli tak systemowo. A w związku z tym stworzył jakby na bazie języka hebrajskiego. Z tym, że język hebrajski to trzeba być Hebrajczykiem, żeby w ogóle się tym posługiwać, a on po prostu to przekształci na taki popularny system numerologiczny. No ja poznałem ten system w 1986 roku. Tak, to taka broszurka mi trafiła w ręce. No i później zacząłem to, że tak powiem, obrabiać i zacząłem to rozwijać. No i czym się różni akurat jedna numerologia od drugą? No tym, że w systemie pitagorejskim to wszystko się sprowadza liczby do jednej liczby. Na przykład 26 to już nie jest 26, tylko 6. 8. Tylko 8, przepraszam. Tylko 8. Natomiast w systemie tym, który ja tutaj podaję, to trzeba uwzględniać zarówno te 26, jak i 8. Przy interpretacjach. Czyli przy interpretacjach trzeba całościowo.
No i to jest oczywiście utrudnienie z jednej strony, ale z drugiej strony daje większe jakby możliwości interpretacyjne i większe możliwości poznawcze, tak, człowieka. No ale to było jeszcze za mało, tak? Ponieważ jestem też astrologiem od wielu lat, no, pewnie to nie, uczyłem się tam u różnych ludzi. Na początku to była to Wernichowska, później Leszek Weles, no i później już tak Czech też sam pracował nad tym, nad astrologią. Także stwierdziłem, że te dwie dziedziny muszą się łączyć ze sobą. I faktycznie zacząłem to łączyć, no i między innymi ta książka jest po to, żeby pokazać, jak dochodziłem do tego, jak należy interpretować. No bo to jest jakby trochę logiczne, dlatego że horoskop urodzeniowy wystawiasz na podstawie daty urodzenia, a data urodzenia jest portretem numerologicznym. No właśnie. I z tego co wiem, to też Wilde Kowalska chyba w Polsce prowadziła też bardzo mocno rozpowszechnia tą numerologię i ona chyba też w tym twoim systemie pracuje. Ona miała taki pośredni. Pośredni, czyli trochę łączyła z Iskairo i trochę pitagorejskiego. No, była twórcza. Znaczy na pewno uwzględniała chyba te liczby mistrzowskie. Tak, to na pewno. To na pewno tak. Okej, także zamieniam się w słuch. No i teraz znowu, na czym rzecz polega właśnie w astronumerologii, że gdybyśmy tylko uwzględniali numerologię, to na przykład ktoś urodzony 16, tak, no to jest liczba artystyczna, tak, no to byśmy wszystkich, czyli wszystkie znaki zodiaku potraktowali jednakowo. No to by była totalna bzdura, prawda? Czyli musisz uwzględnić znak zodiaku. Przykładowo, jeżeli ktoś się urodził 16 października, ale prawda, jest wagą, więc jego zdolności artystyczne będą skłaniały się ku upiększaniu czy ubiorów, czy ścian, czy wnętrz i tak dalej, tak? Jeśli ktoś przykładowo 16 września, czyli panna, tak, no to wtedy ten człowiek, owszem, będzie też tak samo zdolności artystyczne, ale już zupełnie gdzie indziej, czyli gdzie? No właśnie w upiększaniu przedmiotów praktycznych, na przykład obcążek, czy młotków, czy powiedzmy piecyków, albo rzeczy użytecznych tak zwane. A jak rzucę hasło 10 pyka? 10 maja, czyli 10 maja, czyli byk, tak? No 10, to wiemy, że to jest analityk, a człowiek, który zbiera, czyli robi kolekcję z różnych rzeczy. Teraz z jakich? No ponieważ byk jest artystyczny też, tak, więc na pewno będzie gromadził rzeczy, które mu się podobają. Takie, które wpływają na jego zmysły i gdzie będzie z tego zadowolony. Tak. A to trzeba mieć taką dużą bazę w głowie. Czy to już potem synteza wchodzi poprzez jakby rozumienie budowy tej przestrzeni, no bo w astrologii jest jakby podobnie, czyli tak, jest data urodzenia, niby każdy ma ten sam znak zodiaku, ale już potem dzielimy też na dekanaty, tak, na dwada samsa, tak, tak. I coraz bardziej już uszczegółowujemy. Tak, żeby zrozumieć w jakim kierunku dokładnie jest potencjał. Tak. I o to właśnie chodzi. W astronumerologii, dlatego mówię, że to jest taka jakby najszybsza tak naprawdę, bo tak, dlaczego najszybsza metoda analizy człowieka? Bo nie potrzebujemy mieć komputera. No tak. Nie potrzebujemy mieć żadnego systemu, czyli jakby programu astrologicznego, do obliczania. Tylko wystarczy tylko kartka papieru i wszystko. I trochę głowy. Trochę głowy trzeba mieć. No tak, no, trzeba w głowie mieć, jasne. Czyli trzeba mieć w głowie co dana liczba jednostkowa oznacza. Jednostkowa i później złożona. I złożona, tak. Bo, bo mówimy też potem o złożonych. Tak. No to nie mało. No nie mało, stąd jakby całe zajęcia, one zawsze trwały 4 weekendy. Ale jak mamy tutaj jakby, wszyscy są w jednym miejscu,
To wystarczy te 6-5 dni, żeby całość opanować. Więc Ewelina urodziła się 2 września 1995 roku. Tak. Więc jesteś panną, a jako panna to wiadomo, że musisz mieć zawsze coś, porządek, tak? A głównie porządek w głowie. Czyli zawsze jakby twoim celem będzie porządkowanie wiedzy, porządkowanie działań i układanie. Układanie. Ponieważ urodziła się 2, więc wiadomo, że jakby twoja praca musi być bezpieczna, czyli tak zwana biurowa, można by to określić, ale z kolei metoda pracy jest dynamiczna, czyli nie możesz za długo siedzieć przy jednej robocie. Nie możesz, czyli musisz mieć tak zwane akcje, czyli coś zmiennego. Raz to, ale żeby był ruch, że tak powiem, w interesie. Tak, ponieważ też masz tutaj podobnie jak Sylwia, masz księżyc w strzelcu, więc też podróże cię rajcują, interesują, chcesz być ciągle gdzieś coś zwiedzać, uczyć się, rozszerzać świadomość i tak dalej, tak? No i w efekcie masz, czyli jakby działając w poczuciu bezpieczeństwa i akcyjnie, i masz, że tak powiem, w efekcie uzyskać niezależność, czyli wolność, inaczej mówiąc, wolność, czyli wolność, ale jednocześnie nie tylko niezależność, ale jest to również tak jakby uzyskujesz indywidualność. O, to jest takie najprostsze. A już o samej technice więcej jakbyś chciał powiedzieć? No samą technikę, no to jak mamy datę urodzenia, prawda, no to już wiemy, jaki jest znak zodiaku, prawda? Tak. Czyli no to cechy znaku zodiaku, to wiadomo, oczywiście wszyscy nie znają, ale jest, w opisie jest, tak? Czyli już wiemy, jaki znak zodiaku, teraz liczby. No, mamy dzień urodzenia, mamy miesiąc i rok. Dzień urodzenia nam zawsze mówi o jakby naszym najważniejszym celu. Tak. Mhm. A ten miesiąc to mówi metoda realizacji tego celu. Mhm. Metoda, a rok mówi nam o efekcie, czyli o zakończeniu, czyli jaki będzie efekt końcowy realizacji tego przedsięwzięcia danej osoby. A potem jeszcze się sumuje to. Później się sumuje, jest to tak zwana, niektórzy to nazywają liczbą losu. Ja tego nie używam, bo to jakby nic nie mówi. To jest bardziej liczba funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Czyli jak człowiek funkcjonuje w społeczeństwie. Dobra, a jak teraz rzucę dowolne hasło, dobrze. Na przykład 10 maj 89 rok. Co ci to mówi wtedy? No to właśnie 10 maj, tak? Czyli dziesiątkę już mówiliśmy o tym. Wiemy, że to jest byk. Tak, a jak byk, no to zmysłowiec. Jak zmysłowiec, to lubi rzeczy, bądź które wpływają na jego zmysły, więc a ponieważ jest tu metoda działania piątki, więc to jest ruchliwa metoda, tak? Metoda, czyli inaczej mówiąc, mimo że to jest byk, tak, to nie będzie szybko działał, to znaczy nie będzie wolno. Nie będzie wolno działał, wręcz odwrotnie szybko, mało tego, będzie komunikatywny, tak? Taki merkuriański. Tak, merkuriański, z przekazem wiedzy, z przekazem właśnie jakby uporządkowania, bo dziesiątka zawsze jest uporządkowana, w związku z tym jest to uporządkowana wiedza. No w efekcie, co może uzyskać? Ponieważ 1989 powiedziałeś, tak? Tak. 19 w ogóle nie uwzględniamy, dlatego że to w ogóle w numerologii mojej i w astronumerologii, jak jest setka bądź tysiąc, to tniemy. Tylko zostaje nam 89, tak. I 89 mówi, że w efekcie uzyskasz jakby stabilną siłę, tak? No bo 8 i 9 to jest 8 stabilizacja i 9 siła, tak? A włączysz potem jeszcze, że to jest 17? Hmm. Tak. Mhm. Dlatego, że tak, ale tutaj na pierwszy rzut od razu mamy, że to jest, czyli jeżeli dobrze wykonasz jakby
swoje zadanie, czyli dziesiątka, metodą piątki, to uzyskasz właśnie tą stabilną siłę, która znowu, jak to wychodzi nam dalej siedemnastka to jest liczba fanatyków. Co to znaczy? To nie znaczy, że fanatyk to będzie, tylko fanatyk znaczy, że pewne zaangażowanie, tak? Zaangażowanie, czyli jakby tą siłę możesz zaangażować, no, czyli masz potencjał taki, że możesz tą siłę zaangażować w coś, co jest dla ciebie takie, no, super ważne, super ważne. A tą siedemnastkę potem sprowadzasz do ósemki? Tak. I co wtedy się okazuje? No to jest tak, albo teraz są na dwie, a widzisz, tutaj cały dowcip polega na tym, że jeżeli źle, czyli nie wykonasz tej dziesiątki, czyli przykładowo, bo dziesiątka to jest nie tylko ten porządek, ale to jest również upierdliwość, uszczypliwość, krytykanstwo i tak dalej, tak? Jeżeli zaczniesz to i głosić to krytykanstwo wobec i wszystkim, tak? Czyli nie spełniasz jakby tej pozytywnej strony tych swoich liczb, to jeżeli nie spełniasz tych pozytywnych strony tych liczb, to w efekcie nie uzyskujesz siły, nie uzyskujesz stabilizacji, tylko wręcz odwrotnie wojnę. Wręcz odwrotnie wojnę, która sprowadza cię do tej zawziętości siedemnastka i do śmierci ósemka. Ósemka, czyli faza skorpiona, trochę? Jako ósmego. Koziorożca. No nie, dziesiąta faza to jest koziorożec. Ale ósemka jest liczbą koziorożca. Okej, czyli w numerologii jest ósemka liczbą koziorożca. Tak. No, to trzeba trochę sobie przebudować to myślenie. Z astrologii. Tak? Z astrologii, tak. Bo jak będziesz fazami jechał, no to oczywiście będzie to trochę inaczej. A tutaj każda liczba jest przypisana do znaku zodiaku. Stąd nie idziemy fazami, tylko znakami zodiaku. Pewnie, że do tego dołączamy jeszcze wpływ księżyca, z tym, że księżyc znowu, do tego nie potrzebujemy akurat mieć znowu programu astrologicznego, bo jest taka tabela, gdzie można przeliczyć. To będzie w książce ta tabela też. Na każdy rok? Że można przeliczyć. Czy samemu ręcznie liczymy? Czy tam już jest tabelę? Nie, ręcznie trzeba przeliczyć, ale to ręcznie bez programu. Położenie księżyca i wtedy dołączamy księżyc, no bo wiadomo, księżyc będzie nam mówił o naszych emocjach, uczuciach i o środkach do realizacji celów. Więc Zeru urodziła się 10 czerwca 90 roku, a więc wiadomo, że jesteś bliźniętami urodzeniowymi. Jeżeli tak, to komunikacja jest dla ciebie bardzo ważna, ale ta komunikacja musi być jakby uporządkowana. Masz jakby takie krytyczne spojrzenie na świat i życie, tak? Czyli dostrzegasz różne błędy i starasz się je uporządkować. Tak? Ponieważ zawsze będziesz lepiej funkcjonowała, jeżeli będziesz w partnerstwie. Obojętnie czy swoim osobistym, czy we współpracy, ale zawsze w partnerstwie dostajesz takiego paweru siły do działania. Dlatego należy zawsze unikać, że tak powiem, samotnych działań. I teraz to, co dla ciebie jest ważne, że poprzez właśnie to, że będziesz działać w partnerstwie w sposób uporządkowany, a zwłaszcza jeśli będziesz miała myśli i głowę uporządkowaną, to będziesz uzyskiwała tak zwaną siłę, tak? Siłę, czyli będziesz silna. Ważne jest dla ciebie również zasady, bo księżyc masz w koziorożcu, więc wiadomo, że zasady są bardzo ważne, czyli prawo jest ważne, jeżeli dane słowo jest dla ciebie istotne, obietnice tak samo muszą być spełnione. Księżyc znowu
jeżeli w jakim znaku zodiaku, to znowu co innego mówi, tak? To oczywiście jest to opieka, jest to wrażliwość i tak dalej. Archetypowo, ale w każdym jednym przypadku będzie inaczej, tak? Przykładowo księżyc w byku, no to będzie mówił o tym, że jest potrzeba posiadania, zabezpieczania się, wobec tego tak najlepiej dla tego człowieka, jeśli ma posiadłość jakąś tam, albo własną ziemię, albo własny dom i tak dalej. Z kolei w bliźnie tak, gdyby był, no to jest wręcz odwrotnie. To wtedy dużo kontaktu z ludźmi, wtedy najbardziej się bezpiecznie czuję, jak jest dużo ludzi i dużo kontaktu. No tak, ale jak tu na przykład następuje gdzieś księżyc w raku, ale w dziesiątym domu, to jakby nam w astrologii coś mówi, nie? Tak. Czym jest rak, czym dziesiąty dom? I teraz jeszcze dokłada się ta numerologia i wtedy ten numerologiczny aspekt wyliczamy. Tak. Bo teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No teraz to nie. No. Musimy tabelę wziąć. Czyli mamy taką jakby trochę większą głębię tych wszystkich rzeczy, bo się nakładają te archetypy. Tak, astrologiczne z numerologicznymi. A dla mnie to wiesz, jest to i tak cały problem w tym, że techniczna wiedza jest bazą, ale czy ty będziesz miał możliwości i umiejętności asymilacji tej wiedzy, to chyba to jest ten klucz do w ogóle prognozowania i mówienia o tym, co się może wydarzyć, jakie są prognozy lub jaki jest człowiek, tak? No bo to jest w tak dynamicznym układzie, że naprawdę trzeba być szała, żeby popłynąć w tym, gdzie dana jednostka funkcjonuje lub jak. Chociaż to, co teraz pokazałeś, mnie to bardzo zaskoczyło, że tak szybko mówisz o cechach, o cechach osoby w jakimś tam czasie urodzonej poprzez taki bardzo wyrywkowy układ, nie? A jednak to widzę, że to ma sens. No tak, no gdybyśmy zrobili tak zwany portret jeszcze, a to wtedy jest tam jeszcze bardzo wiele, można by ciągnąć wniosków. Tak? Na takim portretem długo siedzisz? Wiesz, ja nie opisuję portretów. Jeżeli ktoś przykładowo chce, to ja mogę to wyliczyć i później omawiać. Mhm. Marta Borzyna, 11 kwietnia 1975 roku. Więc wiadomo, że jesteś bykiem urodzeniowym. Baranem, bardzo za przejęzyczenie. Baranem urodzeniowym, więc wiadomo, że potrzeba ci dużo sukcesów, potrzeba tych działań tak zwanych dynamicznych. Niekoniecznie na pokaz, ponieważ urodziłaś się 11, więc na pewno nie na pokaz, ale wewnętrznie musisz osiągać te sukcesy, musisz, że tak powiem, zwycięstwo jest dla ciebie bardzo istotne. No to dla pracy u ciebie jest taka, że powinnaś być zawsze samodzielny, czyli w jakiś sposób działać tak, żeby mieć swobodę ruchu, żeby być po prostu, żeby cię nic nie ograniczało. I tak to powinno być. Mało tego, to powinnaś mieć zawsze tak zwane swoje tajemnice, których niekoniecznie na zewnątrz trzeba pokazywać. W efekcie uzyskujesz tak zwaną komunikację i to też taką ukrytą. Czyli ta ukryta, to znaczy to może być poprzez pisanie albo przez... albo w małej grupie. Tak. Mała grupa, ale w tej grupie, bo tu efekt jakby, to oczywiście dąży do tego, żeby ta grupa funkcjonowała, ale razem z tą grupą musisz działać. Tak? Czyli owszem, jesteś tutaj samodzielna, samowystarczalna, ale zawsze z innymi współdziałasz. No dobrze, ponieważ księżyc masz też w baranie, masz tutaj ładnie, bo to jest tak zwana, jakbyśmy powiedzieli, koniunkcja, więc zawsze ten początek dla ciebie będzie najważniejszy. Czyli jeżeli coś zaczynasz, to musisz dobrze przygotować, żeby dobrze zacząć. Tak. To dzięki ci wielkie za tą dzisiejszą rozmowę i
Do usłyszenia w maju. No i w maju, no to chyba zaprosimy ludzi do tego. No warunki są. Warunki są. Warunki są, wiedza też jest warta poznania, bo tak jak mówiłem, że to jest jakby najszybsza metoda poznawania człowieka, tak? Bo tak, żeby sama numerologia nie daje jakby pełnego obrazu. Pełnego obrazu, a z astrologiem no to trzeba już być, a to wymaga już wielu lat, że tak powiem, praktyki. A to jest jakby połączenie jednego z drugim i chyba no to jest no, taka szybka technika do analizy człowieka i to, gdzie człowiek ma do czynienia z innymi ludźmi, chociażby czy w kadrach, czy w ogóle w przyjmowaniu przez pracowników i tak dalej. Tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, to jest bardzo przydatne. No tak, bo to właściwie każdy się gdzieś posługuje PESEL-em, tak. A PESEL już wszystko mówi, tak? No tak. No. Ten początkowy głównie, bo ten obozowy to już nie wiadomo co, a może też ten systemowo nadany. A to ciekawe, czy ten systemowo nadany też ma. Myślę, że też, bo w zasadzie też każde liczby, z którymi się stykamy, to one coś mówią. Czy to będzie numer mieszkania, czy domu, czy no tak, a tu mamy samochodu. Trwałą pieczątkę, nie? Ten no. Numer. Ci nadają i on jest. Okej, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Ale tak, to prawda. Bo nawet jak masz numer domu, to też się analizuje. No oczywiście, nie? Pewnie, że tak. A jak tak iść głębiej, to tylko tak wchodzę, bo teraz mi przyszło do głowy. Czyli jak masz adres i adres składa się z jakiejś nazwy. Tak. Czy litery są przyporządkowane liczbą? Oczywiście, że tak. Wtedy, no załóżmy, że to jest Aleja Marszałka Piłsudskiego, tak? No. Ale to nie możemy przeliczać całej nazwy, tylko musimy przeliczać tą, która jest w ogólnym obiegu, czyli Piłsudskiego. Mhm. Nie ma już Józefa, ani Marszałka, ani... Czyli tak, która w świadomości. Tak. Tylko to. To będzie podobnie z imieniem, że imię, które używasz, a nie to, które masz w dowodzie. Więc Mariusz, urodził się 21 stycznia 80 roku. No, jesteś wodnikiem, a właściwie to jesteś jakby tak zwanym pogranicznikiem, bo masz część wodnika i część koziorożca. Więc wiadomo, z jednej strony upartość u ciebie jest, bo z jednej strony i z drugiej, ale z kolei potrzebujesz też swobody w działaniu, ale z zasadami, czyli musi być jakby w zgodzie z twoimi zasadami, w zgodzie z prawem. 21. Zawsze powinieneś być osobą, która ma pod sobą ileś tam osób, czyli nawet metoda pracy u ciebie jest po prostu z pozycji lidera, z pozycji dyrektora, z pozycji po prostu musisz działać, że tak powiem, no, tak jak dyrektor, jak kierownik, jak prezes, no i oczywiście wszystkie. No i ważne jest tutaj, żeby zawsze był na wierzchu, czyli inaczej mówiąc, zawsze był ponad innymi, tak? To wcale nie oznacza, żeby się wynosić, żeby się wywyższać, ale koniecznie musisz być ponad. Poza tym masz tutaj księżyc w rybach, więc to też mówi o tym, że masz dużo jakby wrażliwości, dużo współczucia w stosunku do innych, do świata i do ludzi. W efekcie będziesz uzyskiwał zawsze taką stabilizację, czyli inaczej mówiąc, jeśli będziesz tym szefem zawsze przez całe życie, tak? Jeśli będziesz się opiekował tą grupą, którą masz pod sobą, zawsze uzyskasz stabilizację, łącznie nawet i z dobrami materialnymi, czyli i z ziemią, to możesz dojść do tego, czy do domu, czy do ziemi, do tak zwanych własności. Taka praca mocno energetyczna z grupami?
No jest, jest. Ja powiem Ci, że te cztery, te całe wakacje, jak mówisz, cztery grupy, to no, trochę się wyeksploatowało. Tak, bo to nie było weekendowo, a tygodniowo. Tak, tak, tak. To był cały tydzień pracy. Ja obserwowałem te grupy i jak to się zmienia i jaki u nich był optymizm bardzo silny i te procesy jak zachodziły. I co było ciekawe, że niektórzy byli potem już 2-3 razy rozpoznawane te same osoby. Czyli to jakby taki proces ciągły rozwoju własnego, tak? I pozyskiwania tej wiedzy i zmiany tej świadomości. Takie przeobrażenie. No tak, bo to nie jest jakby prosty układ, który, no nie wiem, jakiś taki jak z wiedzy akademickiej przyswajasz i już wiesz. To są takie procesy, które trzeba w sobie zatrzymywać. Trzeba przeżyć po prostu. Mhm. Tak, to nie jest takie, że przyswajasz sobie tylko wiedzę, tylko no, musisz to przeżyć, mhm. Nie można inaczej. I co, książka będzie ukończona tu w Jaworkach? Nie. Nie uda się jednak. Nie, nie. Ja nawet planuję, żeby jeszcze na wiosnę przyjechać chociaż na tydzień albo dwa tygodnie, żeby już doszlifować. No. Zakończyć proces. Zakończyć proces, tak. To jednak jest dużo tego. To ja i tak wszystkiego nie dam rady. To będzie tylko to, co jest na kursie, tak? Natomiast jest no, wiele, że tak powiem, tak zwanych refleksji i przemyśleń, ale to już jest dla takich zaawansowanych, czyli to już jest jakby osobny zupełnie rozdział, czyli nie będzie w tej książce, tylko najwyżej jako dodatek albo druga część. To zdradź, co będzie w książce i ja Ci powiem, że Grzegorz Skwarek, który wydał teraz tą książkę też taką dość dużą cegłę, chyba tam kilkaset stron, też tak zrobił, że książka jest książką, ale masz jakby link i z tego linku jakby jeszcze możesz tam korzystać. Jeszcze można. I robić sobie jakieś dodatkowe rzeczy. I Ty jakby mówisz no, podobnie, czyli książka będzie książką, ale być może dostajesz jeszcze informacje po zakupie, tak? Tak, też tak może być. Mhm. I może masz rację, że to nie musi być dodruk, tylko może być link do strony internetowej. Tak, tam każda książka wtedy ma numer zakupy, skanujesz numer i wysyłasz link danej osobie, która tą książkę zakupiła. Ale w takim razie zdradź, co w tej książce będzie. No wiesz, książka musi się składać z trzech części, na pewno. Czyli jakby wstęp do symboliki. No wiadomo, wszystko jest symboliką i astrologia, i numerologia, wszystko jest symboliką, więc jakby pierwsza część to będzie symbolika. Oczywiście nie cała, tylko ta potrzebna jakby w tym zakresie numerologicznym i astrologicznym. Druga część to będzie numerologia, tak? Numerologia ta właśnie Hejro, gdzie będziemy rozpatrywać liczby złożone. No i trzecia część, astrologia, czyli podstawy, same podstawy astrologii. Czyli tam wiadomo, jakości, żywioły, znaki zodiaku, jaki znak zodiaku, czym się tam aspekty zrozumiałe, bo będzie też w tej książce też jakby na bazie aspektów, jak wpływają na siebie właśnie różne znaki zodiaku, a jednocześnie liczby, bo to już się zaczynają łączyć liczby. I czwarta część to będzie już typową astronumerologia, czyli połączenie synteza tego wszystkiego. I co, taki jakby nawet nie uczestnik kursu, bo już nie musi być na kursie, ale ktoś, kto zakupi książkę, będzie jakby mógł technicznie już władać tą wiedzą. Jeżeli będzie na tyle... Świadomy. Tak, świadomy. No rozumiem, bo to musi do niego dotrzeć i ten obraz symboliczny, i tak. Umiejętność łączenia faktów, i jakby ta możliwość połączeń, jakie mogą następować, tak, pomiędzy liczbami a archetypami, na przykład w astrologii, i wtedy wyciąga sobie głębokie wnioski. Czyli to jest takie bardzo właściwie, można powiedzieć, może nie bajanie, ale jednak ten umysł musi być bardzo plastyczny, żeby tą wiedzę pozyskać. No na pewno tak, czyli nie trzeba się upierać przy niczym, tylko po prostu, no w sumie to chodzi o kojarzenie i wyciąganie wniosków, tak. Kojarzenie, wyciąganie wniosków.
Z doświadczenia to wiem, ponieważ robiłem już, wiadomo, cały czas się zajmuję różnymi szkoleniami, kursami i w Akademii Psychotroniki, przecież cały czas to wykładam. To jednak, wiesz, spotkanie osobiste, a przeczytanie książki to są dwie różne sprawy. To książka powinna być jakby dodatkiem, do którego można zajrzeć, można później przypomnieć sobie, ale tak z samej książki są, ludzie nie lubią generalnie czytać tak naprawdę. Czyli tak na dobrą sprawę to powinien być najpierw na kursie, a później dostać książkę. O. Znaczy odwrotnie też chyba nie jest źle, bo jak najpierw przeczyta wtedy chyba głębiej może, będąc na kursie, już głębiej wchodzi. Też tak może być, tak. Jeżeli ktoś ma na tyle cierpliwości, żeby przeczytać, to tak. Bo już ma jakby takie podstawy rozumienia tej wiedzy i tylko potem się już otwiera na przekaz. Tak. Ale co w samym przekazie jest jakby co? Inna energia? W takim udział w kursie daje to, że jest jakby takie podłączenie energetyczne pod daną wiedzę, pod daną... Nie tylko, bo zawsze w grupie jest silniejsza energia. W związku z tym jest... Oczywiście ja nie mówię o wielkiej sali, bo w grupie to wiesz, że my mamy małe, tak do 12, no maksimum 15 osób. Tylko jedna grupa miała 19, ale tak generalnie to tak najlepsze jest do 15 osób, to jest najlepsza grupa. I wtedy ta grupa jest jakby integruje, mało tego, to wymienia doświadczenia, wymienia swoje myśli, ale to jest budujące. Łatwiej wtedy się kojarzy, łatwiej, więcej przykładów jest, bo każdy siebie musi, że tak powiem, omówić. Ponieważ masz jeszcze to z tabeli, wynika, że masz księżyc w sercu, więc na pewno potrzebujesz jakby ciągłego ruchu, zwiedzania, rozwoju świadomości. No i ten rozwój świadomości zawsze będzie Ci pomocny właśnie w realizacji celów. W efekcie uzyskasz coś, w efekcie uzyskasz jakby, powiedziałbym, i miłość, i coś tak zwanego artystycznego. Wenus i Merkury. Jowisz Wenus i Merkury, Jowisz Wenus i Merkury, Jowisz Wenus i... Trzeba wiedzieć, co zawiodło, czy jakie to ma mieć znaczenie, bo jak nie masz żadnej podpórki interpretacyjnej, to zostawiasz to jako ciekawostkę. Masz opozycję, rozumiesz, masz trygony. Paweł, no widzisz, nic więcej. Spokojnie, to jest to, co u mnie na szkołach pokazywałem. To inne wymiary istnieją, których my nie jesteśmy w stanie ujrzeć. Czyli o co chodzi?